Posiadanie szczeniaka jest super, to kłamie. A dzisiaj słuchajcie, na poprawę humoru z samego rana, prawie że o świcie, chociaż nie wiem, czy świt już był, otworzymy sobie kalendarz The Body Shop. Zapraszam. No powiem Wam, że całkiem fajnie móc postawić go na stole, na tle oczywiście drapaka, choinki, krzeseł. Mega się cieszę. Dzisiaj mamy 10, dla nas ważna data. Każdy 10 w miesiącu jakoś staramy się świętować. Nie wiem, jak będzie dzisiaj, może na przykład dzisiaj z okazji 10 każdy z nas osobno pójdzie na drzemkę, a drugie zajmie się w tym czasie dziećmi. No, romantyzm w związku. Dobrze, 10 już widzę tutaj, mamy mleko. Kurde. Chodźcie. No, nie jest lekka, jest umiarkowanie ciężka, bym powiedziała. Co my tu mamy? Żelbot prysznic znowu? Tak. No dobra, mamy, słuchajcie, żelbot prysznic. I tak jak mówiłam, ja żele z bodzia bardzo lubię. Oczywiście fokus. Ja żele z bodzia bardzo lubię, ale no co? Dwa kremy do rąk, dwa żele pod prysznic. Czekajcie, bo fokus nie łapie. No tak trochę dziwnie. No fajnie, fajnie. Na pewno jak kiedyś będziemy znowu podróżować, to na pewno go zużyję. Ale tak dziwnie. Ciekawa jestem, ile finalnie, bo teraz patrzę na wielkości takich pudełeczek, są trzy, to co będą trzy żele pod prysznic? No nie wiem. Ogólnie spoko, ale tak jakby no myślałam, że to się nie będzie powtarzać w kalendarzach. Także tutaj mamy Pink Grapefruit, chyba jedno z moich pierwszych maseł do ciała to właśnie było albo grapefruitowe, albo jakieś marakujowe, także takie okieneczko. Dzień dobry bardzo, po raz kolejny. Dzisiaj testujemy nowy przepis, owsianka z marchewką i z daktylami. No wiecie, ostatnio dostałam daktyle, mamy marchewki, więc mam nadzieję, że będzie dobre. I proszę bardzo, nasza marchewkowa owsianka z bananem, orzechem włoskim. Ja dodałam trochę przyprawy do piernika, więc myślę, że wiecie, będzie coś a la ciasto marchewkowe. Dlatego tak pachnie. No, na tle choinki. Dzień dobry. Dobry. Bułka... Jezu. Który to mamy dzisiaj dzień, co? 10 jest. Szukamy się. Szukaj. 10. Tu jest tatel. Tu. Bardzo ładnie. Proszę, więcej do ciebie na ręce nie przyjdzie. W sumie i tak nie przyjdzie. Ciemna, dzięki. Ciemna, proszę bardzo. Kotełka ci tak ci wylosowała. Dzięki, Bułka. Wiesz, córeczka. Się. Tak? Tak? Co to ale jest? Zjem. Co to jest? To się rusza, to ma pa złotko, to wiesz. Oj, 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 jaka kochana. Dobra, teraz mój. Musimy mi humor poprawić. Nagrywamy bez uroczej osoby Majgy. 10. Się zapowietrzyłam. Przestań, ała! O, 20. O, jest 10. Ponoć to coś super. Nic takiego nie umiem. Bułka! Chłopak jest bardzo skromny. Bułka, proszę zejść z mojego kalendarza. E? Halo! Chodź, mój chłopak jest bardzo skromny, codziennie ona ci czekoladkę zabrała. Ja spokojnie, mam ją w kieszeni. Chciałam, że ona ci zabrała. Słuchajcie, mój chłopak jest codziennie taki skromny. I codziennie mówi, że nie, no teraz, a to zobacz, ale jak to jest super. Ale nic lubię. Wczoraj przed snem mówię. Uwaga, jest no karteczka. Mam ty nadzieję, lubisz takie rzeczy, że będzie rysuneczek. Tu jest coś napisane? A, długi spacer. Myślałam, że to jest jakiś szlaczek. Czyli idziemy na spacer dzisiaj. Znaczy, to jest voucher.
No właśnie, tak, bo super. Dzisiaj nie damy rady. Tyle wygrać. Nie przewidziałem, że dzisiaj będzie behawiorysta. A możesz powiedzieć, co tutaj takiego widzimy? No jak to co? Po pierwsze to jest trasa, to chyba wiadomo. To nie mów co tam. To jest jezioro. No dobrze, a to? To są drzewka, a to są nasze nogi, ty jesteś na szpilkach. I są łapki, bo myślałam, że z psem wyjdziemy na spacer. Ja mogę z psem wyjść i go tam zostawić. Nagrało się. To bardzo dobrze, tylko piesek ma 4 łapki, nie 2, ale okej. Okay. No, bo on dopiero stanął przed nimi, z tyłu sika. Bułka! Dobrze, musimy kończyć, bo tam jakieś problemy techniczne, słuchajcie. Co to zrobić? Spacer z odroczeniem. To naprawdę poprawiło mi nastrój. No co, nie cieszysz się? W sobotę pójdziemy na spacer akurat. Nie. I got to go home. Maybe it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your my father hurry? Will be pacing the floor. Czy wy to widzicie? Boże, mam nadzieję, że to widać. Aparacie, aparacie, po... cicho siedź. Aparacie, pokaż to. Mamy pierwszy śnieg! Mamy pierwszy śnieg! No cabs to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks swell. Pierwszy śnieg w twoim życiu, cieszysz się? Cieszysz się bardzo? Aha, studził cię ten śnieg, tak? Nie jesteś zainteresowany zimą. A ten przepiękny kotek powie coś na śnieg? Czy ma w nosie ten śnieg? Wszyscy macie w nosie śnieg, rozumiem. Say no, 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 sir. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out, baby, it's cold. Uciekliśmy na randkę, słuchajcie. Mamy obiad w łóżku, bo Mariusz miał mały brązowy wypadek. W zasadzie nie taki mały. No, także smacznego. Długo pobyliśmy bez dzieci. Audyt wjechał. Dobrze, że pies tutaj nie wskoczy. No witam was serdecznie, mega niewyspana. Powiem wam szczerze, że nawet zastanawiałam się, czy tego vlogmasa nie połączyć z jutrzejszym, bo ja wiem, że ja wyglądam jak obraz nędzy i rozpaczy dzisiaj i ja dokładnie tak się czuję i myślę, że nawet dokładnie tak jest. Słuchajcie, ja mam tak, że jak nie wyśpię się, to jestem nie do życia. Także dzisiaj miałam mnóstwo, jestem już po pracy, miałam mnóstwo pracy. Pieką mnie po prostu oczy już. Zastanawiałam się nawet, czy nie zrobić sobie jakiejś drzemki popołudniowej. No ale powiem wam szczerze, że ja mam tak, że jak sobie zrobię drzemkę, to będzie jeszcze gorzej, a z drugiej strony zastanawiam się, czy nie zrobić sobie tej drzemki, bo nie wiadomo, jaka dzisiaj noc będzie z Mariuszem. Dzisiaj też przychodzi behawiorysta pod wieczór, także myślę, że będzie nas sprawdzał, jak poszło nam nauczanie sztuczek. Trywialnych poleceń Mariusza i będziemy uczyć się nowych. Słuchajcie, dzisiaj chcę też, tak bardzo chcę, że aż muszę sama dla siebie zrobić trening, bo ostatni trening robiłam w poniedziałek, więc to jest dla mnie jakaś masakra, ale naprawdę ostatnio nie było kiedy. I powiem wam, że tak, siedzę na tym krześle i z jednej strony bym, wiecie, po prostu tak ucięła komarka, a z drugiej strony jest jeszcze trochę rzeczy dzisiaj do zrobienia. Jak widzieliście, ucięliśmy sobie randkę, zamknęliśmy się w sypialni bez zwierząt, które, ja się śmieję, że Bułka zaraz zaczęła uprawiać kotboxing w drzwi, więc no musieliśmy ją wpuścić, bo by weszła z drzwiami. Wczoraj też w tak zwanym międzyczasie, słuchajcie, wyrobiłam w Thermomixie oczywiście ciasto na pierniczki i słuchajcie, wrzuciłam taką kulkę do lodówki, więc mamy gotowe ciasto do wyrobienia, bo będę je chciała wyrobić być może właśnie nawet dzisiaj.
No i powiem Wam szczerze, tak sobie tutaj siedzę i jest mi tak z jednej strony dobrze, bo jest ciepło, jest światło, choinki, bardzo mnie to zawsze nastraja, a z drugiej strony tak patrzę za okno i powiem Wam, że ten śnieg nadal pada i to jest trochę takie spełnienie moich takich małych marzeń, żeby w grudniu był śnieg. Mam nadzieję, że on się utrzyma przez dłuższy czas, sprawdzałam nawet pogodę. Jesteśmy w weekend umówieni ze znajomą na spacer w lesie. Więc wiecie, jakie dla mnie ma znaczenie to, czy będzie śnieg, czy nie. Mega się jaram i najchętniej już rzuciłabym wszystko i pobiegła na spacer, ale niestety są obowiązki. Natomiast jak widzieliście, w swoim kalendarzu adwentowym wylosowałam spacer długi z psem. Więc być może jutro po tych jazdach mojego chłopaka uda nam się jeszcze wyskoczyć na spacer i może jeszcze będzie śnieg. Powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam grudzień, właśnie uwielbiam takie światełka, cynamon, wiecie o tym, ale właśnie jak choć kilka płatków tego śniegu spadnie, że chociaż przez chwilę jest biało, no bo mimo wszystko w mieście się ten śnieg tak nie utrzymuje, sorry, że tak patrzę, ale cały czas patrzę przez okno, mimo wszystko ten śnieg w mieście się tak nie utrzymuje, ale ja po prostu mam jakiś inny nastrój, taki wiecie, taki jeszcze bardziej świąteczny, mam ochotę włączyć świąteczne piosenki, a najlepiej to się już spakować, jechać do mamy, jeśli mam być szczera. Ale zostało jeszcze paręnaście dni Vlogmas. I dzisiaj, słuchajcie, rozmawiałam z przyjaciółką i mówi, że tak się cieszy, że nagrywam ten Vlogmas, że tak ma teraz taki rytuał, że codziennie do porannej kawki ogląda mój film. Zrobiło mi się tak mega miło, bo wiecie, ja nikogo przecież nie zmuszam do oglądania moich filmów, czy tak samo mój chłopak to jest w ogóle dla mnie hit, bo no wiecie, ja tutaj poruszam jakieś takie tematy. Nie powiedziałabym, że jakieś mega męskie albo takie, które by go interesowały, poza faktem, że to mówię ja, więc w jego życiu te tematy i tak są. On, słuchajcie, ogląda mój każdy jeden film. Dla mnie to jest wow, dla mnie to jest szok. Okej, tak jak w Q&A widzieliście, że przewija kwestie kosmetyczne, tak on ogląda każdy film, także dla mnie to jest, wiecie, takie ciche wsparcie i jest mi naprawdę tak miło, właśnie jak znajomi, jak bliscy piszą mi, że mega, że nagrywam, że fajnie, że w grudniu, że wiedzą. Ja, słuchajcie, w grudniu zawsze mam zapierdziel, bo ja po prostu lubię grudzień i lubię w taki sposób go spędzać. A to wiecie, a to pierniczki, a to sprzątanie, a to coś tam, a to nowe meble, a to jakieś spotkanka świąteczne. Więc ja w grudniu zawsze mam co robić, ale naprawdę to jest tak mega miłe i w ogóle od Was też dostaję takie przemiłe komentarze. Dzisiaj jedna z Was mi napisała, że no ja nie wiem, co w styczniu będę oglądać, jak się vlog ma swój skończy, także mega miło, naprawdę. Oczywiście te, wiecie, 3 dni w tygodniu zostaną tak jak były, natomiast właśnie no te vlogmasy, powiem Wam szczerze, że ja też się przyzwyczaiłam do tego, że nagrywam, bo wcześniej moje vlogi były takie, że często było tak, że był z 2 albo nawet z 3 dni, a teraz wiecie, to jest tak, od rana nagrywam, wieczorem kończę, montuję, renderuję, wrzucam, elo. I naprawdę mam z tego jakąś taką przyjemność, bardzo fajnie mi się to robi, chociaż czasami wiecie, to renderowanie bywa upierdliwe, ale jakby Was kwestie techniczne nie powinny w ogóle interesować, bo Wy macie się zrelaksować i oglądać ten vlogmas, jeśli już oglądacie. Także bardzo dla mnie na ten moment, jest dzisiaj 10 grudnia, na ten prawie 1/3 vlogmas, nawet za. Mogę śmiało powiedzieć, że ja na ten moment mega miło będę wspominać ten eksperyment. Bardzo mi się to podoba, ale to teraz brzmi, jakbym już kończyła vlogmas. Nie, vlogmasu nie kończę, ale chcę Wam też właśnie o takich moich przemyśleniach w trakcie powiedzieć. Ja też rozmawiałam z Karoliną jeszcze przed vlogmasem, bo my się widziałyśmy chwilę przed vlogmasem, że ona właśnie mówiła, że to jest mega, mega uczucie, że chce się nagrywać, ale z drugiej strony, że jest też męczące i zgadzam się, naprawdę mi nigdy tak fajnie i tak dobrze się nie nagrywało jak w grudniu. I mimo tego, że teoretycznie się nic nie dzieje, bo wiecie, nie chodzimy do pracy, siedzimy w domu, nie ma żadnych knajpek, wyjść, jarmarków bożonarodzeniowych nie ma, no to jednak ciągle coś się dzieje i wiecie, i zawsze mogę wyjąć kamerę i coś tam Wam pokazać i coś tam do Was powiedzieć. Także naprawdę mega miło i podejrzewam, że za rok będę sama oglądać swoje tegoroczne vlogmasy, jakoś tak, żeby powspominać i zobaczyć, jak nam nasze gile wyrosły. Patrzę właśnie na Bułkę i na Mariusza. I jeszcze teraz tak mi przyszło do głowy, że trzymam w ręku dużą szklankę z wodą.
jest to jeden z moich lepszych i sprawdzonych sposobów na niewyspanie, nawadnianie się, bo ja bez wody jestem mega głodna, a właśnie jak jestem niewyspana, to tym bardziej, także nawadniam się, jak jestem niewyspana. Prawdopodobnie teraz plotę mega bzdury, więc ja się rozłączę. Później Wam opowiem, jak było z behawiorystą. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało zrobić ten trening, bo powiem Wam szczerze, że się trochę tak nosem dzisiaj podpieram, ale jakoś dam radę. Myślę, że machnę sobie jeszcze jedną kawkę. Pizza była pyszna. I tyle. Niczego nie żałuję i się na trening. Dobry wieczór, witam Państwa po drzemce i po treningu, chciałam powiedzieć, i po kawie. I chciałam powiedzieć, że czuję się jak nowonarodzona, zatem zapraszam Pana. Będziemy robić pierniki. Tak, tutaj też była kawa i drzemka. Będziemy robić pierniki, wyciągaj forę. No weźcie, jeden z drugim, wyciągaj foremki, wyciągamy ciasto i zaczynamy robić, o mogę tu nawet sobie postawić, i zaczynamy robić, no nie mogę. Gdzie mam foremki? A to. I zaczynamy robić pierniczki, druga porcja w tym roku. Jak widzicie, kawa wjechała. Zapraszam do wspólnego pierniczenia. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden's and mind is ooh, vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get a coat. Maybe you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been great. Padam, słuchajcie, na szybko. Pierniczki wyszły bardzo dobre, jak widać, ciastek już stracił głowę. Wszystkie upiekliśmy. Bardzo mądrze, Magda. Wszystkie upiekliśmy. Miałam opowiedzieć Wam o kolejnej wizycie u behawiorysty, znaczy behawiorysty u nas. Powiem Wam, że pochwalił nas trochę, powiedział, że widać, że ćwiczyliśmy. Odpytał nas z ostatnich zadań. Mariusz wszystko zrobił, także mam już spisane kolejne ćwiczenia, które mamy wykonywać i które są już trochę bardziej skomplikowane, więc postanowiłam, że po tej dzisiejszej lekcji Mariusz ma wolne, a od jutra znowu zaczynamy nasze treningi, także mam nadzieję, że będzie wszystko łapał. Mamy też przykaz, nakaz kupienia obroży, żeby na razie nie chodził na szelkach, bo coś Was zatelepało. Także no, będzie się działo. Jutro mam nadzieję, że wyrobimy się jeszcze, żeby pójść na spacer z nim, żeby, wiecie, poznać dźwięki miasta, aczkolwiek behawiorysta powiedział, że widzi, że jest dobrze, bo no wiecie, on z bułką szaleje, szczeka, sam robi dużo hałasu i ma taką szklaną miskę, którą jak kończy jeść, to po prostu suwa nią i ta miska wydaje dość głośny dźwięk i powiedział, że, behawiorysta powiedział, że super, bo widać, że się nie boi, także jestem bardzo zadowolona, bo wiecie, mam nadzieję, że pod tym kątem nie będzie z nim żadnych problemów. Także no co, no zabieramy się za robotę, wiecie, behawiorysta może pokazać nam sztuczki i zadania, no ale całą pracę musi wykonać pies i my z nim, poza tymi zajęciami. Także to tyle, słuchajcie, tak jak mówię, zrobiliśmy pierniczki, są pyszne, zaraz sobie zrobię herbatkę i jeszcze kilka uszczknę. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Właśnie, słuchajcie, zrzuciłam te nagrania z wcześniej, sprzed mojej drzemki, kawy i treningu i wiecie, co Wam powiem? Że ja nie lubię takiej Magdy. Ja muszę mieć trening i kawę. Z tą drzemką to tam, wiecie, niekoniecznie, ale widzicie, ostatni trening robiłam w poniedziałek i ja byłam nie do życia, po prostu byłam markotna, to mi przeszkadzało, tamto mi przeszkadzało, a teraz zrobiłam trening i jak ręką odjął, także kto nie lubi się zasiedzieć zimą, zapraszam na matę, gwarantuję Wam, że poczujecie się lepiej po, no bo w trakcie to różnie bywa. Dobra, nie przedłużam już, kochani, kończę ten filmik. Jeśli podobał Wam się, jeśli lubicie moje vlogmasy, jeśli je oglądacie, zostawcie kciuka w górę, napiszcie mi jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. No i co? I widzimy się, mam nadzieję, jutro. I mam nadzieję, że jutro dam Wam znać, jak jazdy mojego chłopaka, także trzymajcie za niego mocno kciuki.
żegna z wami. Także widzimy się jutro. Pa!